Ilekroć przytrzymują nas tu wbrew naszej woli. Na zewnątrz panuje prześliczna pogoda. Bezchmurne niebo, słonko, aż chce się żyć. Za to istnieje spore prawdopodobieństwo, że gdy tylko opuszczę próg tej klasy, niebo zrobi się czarne, zerwie się wichura, spadnie grad, kwaśny deszcz, mięsożerny śnieg i poniedziałek. Może to jakaś alegoria? Może świat mówi mi, że wiosna mojego życia mija, kiedy przymuszają mnie do siedzenia tu i gapienia się w rzędy pozbawionych duszy, cyferek i literek. Ty, w czarnym swetrze, do tablicy. Niesamowita i pełna przygód wycieczka po szalonych i nieprzewidywalnych odmętach niestabilnej czasoprzestrzeni. Możliwa dzięki nowatorskiemu projektowi zakładającemu wykorzystanie maszyny powstałej z połączenia krzesła, mikrofali i telefonu. Ostatecznie zostają wyrzuceni na marsjańskiej bazie kosmicznej. Jacy oni? Matfizy z klasy pana Kobusa. No, i w tej bazie kosmicznej znajdują szczątki rozbitego statku kosmicznego. Bo ta baza to jest opuszczona jak coś. I później jednego z nich coś zjadło. Oni jeszcze nie wiedzieli, ale była to... Kosmiczna księżniczka! Do tablicy! Pominęła naszą ławkę. Wyraz łaski. Czy załapała, że jestem głupia? Ale nie, czekaj. Weźmie nas później. Do logarytmu drugiego stopnia nas pośle. Kyrie eleison, ześlij gruźlicę. Już mnie ręka boli. I bark. Chyba pójdę do tablicy. Może mi się fartnie? Miau. No, i oni wchodzą do tych szczątków w statku, co go znaleźli na opuszczonej marsjańskiej stacji kosmicznej, do której dostali się na skutek niesamowitej i pełnej przygód wycieczki po szalonych i nieprzewidywalnych odmętach niestabilnej czasoprzestrzeni, możliwej dzięki nowatorskiemu projektowi zakładającemu wykorzystanie maszyny powstałej z połączenia krzesła, mikrofali i telefonu. No! I znajdują tam rozwalonego robota z mapą hipergalaktyczną w ręku, ponieważ są z Matfizu i jest z nimi pan Kobus. Obliczają prędkości na Saturnie i naprawiają szczątki rozbitego statku. Wykorzystując hipergalaktyczną mapę, lecą na gwiazdę w pizdu daleko! Podczas lotu umiera blondynka. Bo po co nam blondynka?
Kiedy dolatują w pizdu daleko, orientują się, że zabrali pasażerkę na gapę, którą była... Kosmiczna księżniczka! Z braku lepszych pomysłów atakują ją blasterami, które wykonali z parówek, folii aluminiowej i zapałek. W trakcie szarży ginie Murzyn. Bo po co nam Murzyn? Chciałbym móc zepsuć sobie wzrok, tak aby nie widzieć tej cholernej tablicy. Albo uderzać głową tak długo, by nie umieć czytać liczb. Czy jest takie schorzenie? W sumie przy przypadłościach tak dziwnych jak prozopagnozja albo lubienie matematyki nie wydaje się to takie nierealne. A może ja to mam? Może ja na to cierpię? Może jestem pierwszy? Albo jedyny? Może mogę to nazwać? Zespół Marczaka. Chociaż patrząc na charakter mojej parszywej rodziny, taki zespół prędzej dotyczyłby jakiegoś chronicznego ciągu do alkoholu. Albo niedojebania mózgowego. O! Syndrom niedojebania mózgowego. To mam na pewno. Und heute verbrenn ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Życiowa ciekawostka. Wpisując dane do delty, trzeba zapisać od 3 do 12 znaków. Moje życie uległo zmianie. Diametralnej. Serio. A właściwie, po co ja to piszę? I tak tego nie umiem. Znaczy, to akurat o dziwo umiem. Ale i tak dostanę szmatę. Zanim do mnie dojdzie, będę musiała wliczyć deltę z okręgu wpisanego w hipersześcian. O tak, nie mam szacunku do jaśnie królowej nauk. Wyjebane, najwyżej pójdę do piekła. Bozia może jednak nie zesłała tej gruźlicy, ale dzwonek w sumie też jest spoko.
okazała się odporna na blastery. Więc pan Kobus atakuje ją od tyłu, obsypując mąką i oblewając wodą. Doszczętnie pokonana przedstawia się jako... Kosmiczna księżniczka! Wbrew wszystkiemu, zakochuje się w panu Kobusie, chcąc mu się przypodobać, wypluwa tego typa, co go zjadło na samym początku. Oczarowany Kobus zakochuje się i uczy ją fizyki.